Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku FIFA z Siszą. Co tu dużo mówić, już chyba wszystko zawarte jest w tytule, co dokładnie będziemy robić. Mój pierwszy gość to osoba, do którego chyba nie jedna kobieta puściła oczko na ulicy i to kilka razy dziennie. Proszę Państwa, influencer, model, akrobata i przedsiębiorca. Przed Wami pam, 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 Rafał Jąkisz! Dzień dobry, cześć Patryczku, witaj mój kapitanie InstaFootballers. Dzisiaj pokażę Ci, jak się strzela gole. Tak. I co będziemy robić? Pogramy w FIFA, czegoś się dowiemy, pogadamy. Dokładnie, dodatkowo zapalimy szisze i wszystko będzie właśnie w tym odcinku. Więc zapraszamy! Zapraszamy, yo! Jesteśmy właśnie przy dwóch losowaniach. Przy pierwszym będziemy wybierać, jaką siszę będziemy palić, a przy drugim będziemy wybierać, w którą FIFA będziemy grać. Dokładnie mamy od 14 do 22. Rafał, wybieraj siszę pierwszą. Okej, okay, a czym one się różnią ewentualnie? Smakiem. Smakiem. Smakiem, to będziemy palić. Dokładnie okay, tak. Któraś jest mocniejsza, lżejsza? Dobra, nie, wszystkie mają ten sam poziom trudności. Biorę środek pola. Otwieraj i czytaj, co jest w kopercie. Okej. Okay. Wiesz co? Ice Peach, lodowa brzoskwinia. To mamy lodową brzoskwinię do palenia. Lubisz brzoskwinię? Uwielbiam. Ja też. Dobra, przejdźmy do FIFA, dawaj. Mamy lodową brzoskwinię. Od 15 do 22, tak? Dokładnie. Czyli masz najnowszą też, tak? Też. Okej, okay, one się dużo różnią, nie wiem czy wiesz. Wiem. Inaczej się gra. I kamerą nawet przy głównym graniu i wiem, że się różnią. A przede wszystkim składami, więc trzeba sobie przypomnieć, kto w którym roku. Szczerze to chciałem jakąś starszą, żeby tutaj powiało nostalgią, więc biorę też środek. Dawaj 15. Niech będzie to samo. Dawaj. I czytaj, co tam mam. Kurde. Pełnoletnia FIFA. Czyli? No pełnoletnie, 18, no 18 skończyłabym. Czyli tak, będziemy palić lodową szyszę z brzoskwinią. Ty czekaj, ale co to były? Lata czy lata? Rok 18 to jakie były? Jaki to był czas świetności, jakiego zespołu? To była Barcelona chyba. Tak, w życiu. Gdzie to? Barcelona? Barcelona lata świetności to już skończyła w 2015. Kurde. Zaraz się przekonamy. Dokładnie tak. Słuchajcie, będziemy palić lodową brzoskwinię i będziemy grać w FIFA 2000 pełnoletnią 18. Jest! Do zobaczenia. Pełnoletnią też tyle. Zagram moim trio. Ja potrzebuję tych skrzydeł. Ja potrzebuję dynamiki. Ojojoj. Potrzebuję kąśliwych, szybkich, sprawnych, żeby ta brzoskwinia lepiej wbiła. Ja nic nie zmieniam, ja zostałem jakieś. Stary, ale paka Realu. Weź sobie zobacz. Ronaldo, Benzema, Bale. Czasy stary. Kroos, Modric, Casemiro. Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal. Na was, na bramce. To było jak tam tylko Casillasa jakby. Na bramce jeszcze Vanelto. Ale z perspektywy czasu zobacz, jak oni pojechali tu. Co teraz się dzieje? To paka kiedyś. Ale zobaczysz, że w tym roku wygrają Ligę Mistrzów. Myślisz? Tak czy nie? Na rozgrzewkę. Ja z kartek human start, to jest dla mnie. W ogóle oni się ruszają w tej FIFA. Jakby nie tam piątce. Tak, wiesz, tak są pociosani. Panie Rafale, lecimy. Nie mamy go na formie, nie mam grać. Dobrze, przebił się. Kurde.
No już gorąco było, pan co? Skusiłeś się. Nawet czuć, że inaczej się gra niż w tych FIFA nowych. Tak jest bardziej wszystko... Tak, no. Wyczytelniejsze. Tak jest trochę sztywniejsze, co? Ale ty... Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Dwie takie po prostu... Przejął, ale nie opanował piłkę. Aja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 j
Aguero prowadzi piłkę pod pole karne. Może zdecydować się na strzał. Dobranoc. Ukrywa ty rządy, ty jesteś. Czemu nie mogę zmienić? Mogę zmienić, stary, nie mogę zmienić. Co nie mogę zmienić? Czemu nie mogę zmienić? Co żeś będzie, że Krywa rządzi w tej FIFA? Filip! Pierwsza akcja twoja, bo moich 10 było. Też lepsza. A ty tak było. Nie, bo ja w ogóle nie podchodziłem pod twoje. Nie, bo ja w ogóle nie podchodziłem pod twoje pole karne. Nie, żeś podchodzili, jak ich chcesz. Słówka, praca Murawy. No i widzę Ronaldo. A trochę miejsca na strzał. Nie wykorzystał szansy. Chciałbym Tajoki w polu. Nikt nie wie, że w tej sytuacji nie może być po prostu. Oho. Ta okazja to ostatnia strzał. Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. I tak to wisiało, stary. Wisiało na tym. Ponad. Teraz to przeciwnik musi szukać wyrównania i każdy się odpowie. To jest taki, wiesz, symboliczny. Okej, okay. Róbmy to. Polecisz. Ja oczywiście biorę Milika na poli. A ci powiem, że naprawdę... A ja Real. Wiesz dlaczego? Bo trio z Realu jest nie do przejebania. Ja nie lubię tego, jak wszyscy biorą Real, Barce, PSG. Czego tak jest? Polski znajdziecie. Że nie. Jeszcze mam United, ale mi się United słabo gra. Mi się zajebiście gra na poli, bo są bardzo... Czekaj, zmienię stroje. Cofnij. Bo są bardzo sprawni, szybcy, wiesz. Są wszyscy niscy. Mi się nimi gra, jakby grał czterema Messiami. Messiami. Z przodu. No dawaj, dawaj, majster. Zobaczysz, jest 27 wieczór. Dobra, okej. 27 wieczór. Co jest? Teraz ci wiem, że pochylisz z Rzeszowa. Chciałbym pozdrowić Rzeszów. Więc pozdrawiamy, jak mi się wydaje. Ktoś tam może obejrzeć. Naprawdę? Ale wiesz co, najbardziej mnie... Ciekawi taka kwestia, skąd ty się znalazłeś w szkole mistrzostwa sportowego na temat akrobatyki? Co, to jest bardzo długa historia. Nie chcę mówić wszystkiego, bo tu mogę zanudzić. Trafiłem z przypadku. Miałem dziewczynę, która trenowała akrobatykę. Wow, to jest dziewczyna. Ty i dziewczyny, okej. Co cię dziwi, stary? Absolutnie nic. Akurat właśnie specjalnie mnie to nie dziwi. Dawaj. No co się byli, no. Trenujemy jako atletykę, to były mistrzostwa Polski. Lekka atletyka? Tak. Jaki no to było, wiesz, dawne czasy, dzieciństwo, w sumie szósta klasa podstawówki. I przyjechałem z moją dziewczyną ówczesną na trening jej akrobatyki, co nie? I gdzie ja spożyłem podanie jako lekkoatleta. Spodobało mi się, zmieniłem w podanie stare, że składam podanie jako akrobata i tak w sumie totalnie z przypadku w sumie trafiłem do klasy akrobatycznej. Mimo, że szkoła sportowa miała być grana, więc po prostu pijam na salę, zobaczyłem akrobatów, zobaczyłem to co robią, pomyślałem, że to jest to co chcę robić i tak zostało, więc później 6 lat pięknej historii sportowej. Tak nie wiesz, no może nie jak niektórzy nasi znajomi, ale sentyment. Piłka posłana w pole karne. No spoko, zawsze mnie to zastanawiało. Zadałeś mi pytanie, które odkupuje moją przeszłość, jeszcze musiałem skupić i ciężko się grał wtedy. Naprawdę? A to nie chodzi o to, żebym miał jakieś reumanie, tak? Absolutnie, nie? To ogólnie jest nasz pierwszy temat sportu. Czy wiesz, w ogóle ja
zawsze wiązałem przyszłość ze sportem, bardziej nawet niż teraz, bo teraz to swoim tytułem sportu, tak naprawdę, jako automatyka. Chciałem iść na WF, to był mój cel, ale przez właśnie moją ówczesną dziewczynę trafiłem na akrobatykę, więc... No ale... Zawdzięczam to jej. Chyba... Ogólnie, finalnie, to nie był zły pomysł. Bo jednak Rafał, nie oszukujmy się, ja nie wiem, może inaczej, nie występujesz, nie wiem, w konkursach rangi światowej, jeżeli chodzi o akrobatykę, ale... Znaczy to jest temat rzeka w ogóle, wiesz, ja jako akrobatar chciałbym powiedzieć tyle, że jest wiele odłamów. Ja występowałem jako zawodnik kiedyś w zawodach rangi wojewódzkiej, nawet polskiej, nawet w pokazach akrobatycznych, jako show i tak dalej, po świecie, ale jednak cały czas to było bardziej for fun mimo wszystko, to nie było aż tak zawodowe, jakby się mogło wydawać na chwilę. Ciężko mi się skupić, tak? Dla mnie FIFA to jest, wiesz, ja muszę naprawdę... Nie no, powiem ci tak, no my w szkole sportowej byliśmy sportowcami, którzy uprawiają głównie sport. My na szkoły chodziliśmy różnie w kratkę, my robiliśmy różne głupie rzeczy, jak każdy młody człowiek, ale u nas to szło zawsze tak, że mieliśmy taryfę ulgową. U nas było tak, że my jesteśmy jak... Co ty robisz, co? Szukam postawi... No serwis i mamy. Ale jeżeli mam być są szczery, to... Tak naprawdę obserwując twoje ostatnie poczynania, już nawet nie mówię o swoim profilu na Insta, tak? Ale ogólnie jak rozmawiamy. Przecież nie oszukujmy się, znamy się od roku czasu. Od lat. Od lat. Kilkunastu, od roku czasu co najmniej. To jednak bardziej pochłonęły się ostatnio skoki spadochronowe. I ja jestem ciekawy, skąd to się wzięło. Przede wszystkim chodzi o to, że w pewnym momencie w akrobatyce robisz rzeczy, które są dla ciebie rzeczywiste, już je umiesz i fizyka ci nie pozwala na więcej. Ja z przypadków trafiłem do spadochroniarstwa. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. I kiedy pierwszy raz skoczyłem z samolotu, generalnie mogłem zrobić to, czego nigdy nie mogłem już zrobić na sali, bo jakby jak fizyka nie pozwala ci robić pewnych rzeczy. I jesteś w momencie, kiedy jednak daje ci to swobodę, lecisz stary swobodnie przez... I stąd dostaję tą zajawkę, żeby to kontynuować aż tak często, aż tak bardzo. Ja szukałem bodźców, bo dla mnie w pewnym momencie akrobatyka stała się rzeczą taką bardzo oczywistą, prostą, robię to od lat. Nie robię tego aż tak zawodowo, że musisz to kontynuować. No. Więc skacząc samolotu, stary, dostałem możliwość zrobienia czegoś, czego nigdy nie robiłem, po prostu. Okej. Okay. Czuję daną swobodę, stary, lecisz na minutę czasu, możesz zrobić co chcesz. A jakbyś miał dzisiaj wybierać? Masz tak naprawdę, ja bym wybrał, to są twoje top 2 ulubione sporty, albo najbardziej fascynujące sporty, może lepiej tak to nazwać. Powiedzmy, że jest 1-0, a ja skończę pytanie. Akrobatyka? Czy jednak... Spadochron. Znaczy, zależy w jakim będzie życiu mnie pytasz, bo jeżeli pytasz mnie teraz, to będzie spadochron. A jeżeli pytasz mnie kiedyś, to... Tu i teraz, nie, dzisiaj. Dzisiaj jestem świadomością na jak najbardziej spadochron, bo daje mi możliwość zrobienia tego, czego nie robię nigdy w automatyce. Mam minutę czasu spadania z samolotu i mogę robić co chcę. W akrobatyce mam po prostu sekundę. Tam mam 60 sekund. No jest to jest ta różnica. No, ja polecam, na macie nawet chodzi o to, ile to mi daje wewnętrznie. To jest sport, który daje mi niesamowitego kopa, no ale może być inaczej. Tam lecisz, otwierasz się samolot, gdzieś chmury i zrzucasz się w te chmury, w tą otchłań. I tak naprawdę nie wiesz, co będzie, nie wiesz, czy się otworzy ten spadochron, nie wiesz, się otworzy, znasz procedurę, a tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzy. I to jest ten dreszczyk grozy, który mi pasuje i ja to lubię, to mnie napędza. Ty w domu uwierz mi, że wszyscy ci widzowie jak najbardziej. Ja nie myślę, że było inaczej. Dziękuję za taki support. Ale szczerze ci powiem, że nie ma takiej... Zakotasz mu to. 5 lat temu powiedział mi ci co innego, bo tego nie znałem. Dzisiaj znam obie kwestie, ale akrobatykę znam od lat. Ja mam się kupić na ziemi. A to jest coś nowego, więc... Ja polecam na maksa każdemu jako, nie wiem, motywację, użycie, to daje kupa. No, tak. Zbyt tu gadu, a ten Zema nie potrafi setki strzelić. Musimy zagrać jeden mecz poza kamerami, bo tutaj to... I podłożymy rozmowę. Bo w ten sposób.
Okej, Rafał, ogólnie od roku gramy Insta Footballer, to z tego się znamy. Powiedz mi, jak rok temu napisałem do ciebie wiadomość na Insta, żeby taki, że tak powiem, projekt stworzyć, żebyś ty w nim uczestniczył także. Miałeś jakieś obawy na początku, czy śmiało się uśmiechem na twarzy? O ile rozumiem jego pytanie, to jakby kontekst w moim odczuciu skierowany w moją stronę jest zbędny, bo dla mnie wyzwanie, jeżeli chodzi o sport, ja się stałem takimi rzeczami jara, no to jest oczywiste, jakby dostaję, wiesz, taki temat, ja od razu w niego wchodzę po prostu. Zwłaszcza, że to jest piłka, którą śledzę, ja totalnie się cieszyłem. Ale piłka chyba wciąga wszystkich, co? Nawet tych, którzy ambitnie mnie nie korzystają na co dzień, ale jednak jest to taki temat, że każdy się w nią angażuje. Czy to jest polska liga, czy to jest jakaś Premier League, czy jest to Liga Mistrzów, Mistrzostwa Świata. Ja przede wszystkim grałem kiedyś w piłkę. Grałem na niskim poziomie, oczywiście w okręgówce, ale to gdzieś zawsze było. Oglądałem mecze, jarałem się kadrą, tatą oglądałem już. Jakby też on zaszczepił we mnie w to. Ja też grałem w ligach, więc to było normalne, że ja po prostu zgodziłem się na to. Ja po prostu lubię piłkę nożną. A to, że mogę wystąpić z wami, zagrać w Lidze Biznesu, Legii Warszawa, co w ogóle już brzmi prestiżowo. Ale no brzmi, to fakt. Samo to właśnie, więc myślę, czemu nie i w ogóle, nawet nie czemu nie. Bardziej kiedy, dajcie mi termin, datę, ja się już przyjdę. To było tak. Ale złapał pana jak widzę jawkę, co? Tak. Nie, stary, ja przykładem czekam na mecz już od tygodnia. Na każdy mecz, który jest przed nami, czekam i już wybrałem sobie ewentualnie, co nas czeka na tym meczu, czy damy radę, analizuję, kombinuję, więc dla mnie zaszczepiłem jakiś taki sens też kolejny dystans, bo już ja wstaję na mecz i ja chcę go zagrać. I o nim myślę, nie? A nie, że stawiam w południe. Tylko wieczorem. Nie, to też robi swoje. Ja jestem sowa, więc wieczorem mi jest lepiej. Nie, naprawdę, ja rano wstaję, jestem przytomny, a wieczorem otwieram burzę mózgów, pomysły i tak dalej. Może mi dzisiaj już późno jest, ale... Czuję tą wisiówkę spadę, także... Ojej. A powiedz mi, Rafał, tak naprawdę... No, może być groźnie. Twoja kariera na rynku polskim i nawet ogólnoświatowym... Zaczynała się, tak, to trochę brzmi, nie, to nie brzmi śpiesznie, może dla ciebie brzmi śpiesznie, ale tak naprawdę tak było. Zaczynała się od wyborów mistrza Polski i tak naprawdę moje pytanie brzmi, jak myślisz? Jest groźnie, może... Jak myślisz, czy twoja kariera nabrała właśnie większego kopa poprzez konkurs mistera Polski? Możemy to prowadzić turniej, jak chcesz, możemy to nazwać turniej. Mistera turniej, nie jest, więc tak. Wiem, do czego zmierzasz. Czy bardziej... Ja długo cierpiałem z tego, że po prostu wiele osób zaczęło mnie kojarzyć jako mistera, bo to mi pozwoliło wypełniać na szersze wody, gdzie to nawet nie było do moim celem. Ja zawsze jakby miałem uspokój tego, tylko miałem dziewczynę, która miała siostrę, która organizowała konkurs mistera wakacji. I one mnie patrzyły montanem jako akrobatę, powiedziały, stary, przyjdź, spróbuj swoich sił. Gdzie dla mnie, no to wiesz, no ja się nie przyznałem kupią, że idę, bo ja chodziłem w dresie, obciąłem dom na wyspę, w sumie. Wiesz, typowy ham. Znaczy ham, ciężkie słowo w sumie, sorry. Ale... Ale konstruujesz, ale chcesz mnie teraz zagadać, to był spalony. Tam był spalony. Ja się nawet nie przyznałem komu, żeby robić, że komuś się nie stara, bo dla mnie to... Prosto, jakby widział moich kumpli, na co dzień jakby jak oni funkcjonują, ja nagle minister wakacji, no ale wziąłem udział po prostu na spróbę. No okej, no ale jednak... I tak, i powiem ci tak, no zawsze byłem tym akrobatą, z tego mnie kojarzyły też te dziewczyny, które robiły ten konkurs. Tego też mnie zaprosiły, więc dla mnie... No, to było tak, że stary, przyjechałem na mistera wakacji. Zobaczyłem tych gości, którzy tańczą po prostu na tej scenie. Ja taki speszony totalnie. Zastanawiam się, co ja mam zrobić na tej scenie. Przynajmniej nie wyjdę, nie zatańczę przed całą publicznością, tak jak oni. Zaczęłam robić salto. Skoczyłem parę akrobacji, ludziom się spodobało i to się zaczęło stale, tak to poszło. Więc jakby to nie był mój cel nigdy, więc... Ja trochę cierpiałem, że ludzie zaczęli mnie kojarzyć jako mistera, a nie jako akrobatę. Czy tak kiedyś, wiesz, nie wiem, grałeś kiedyś piłkę, co nie? No ale to nawet ale nigdy, nie, ale załóżmy, że, nigdy nie byłem w seniorach, tak. Załóżmy, że masz jakiś swój fakt, w którym się rozwijasz i jesteś mocny i w pewnym momencie jakby jesteś tym mocny, pamiętaj. I
nagle zasłużyć jako zupełnie ktoś inny, w czymś nie odnajdujesz. Tak mi się czuł. Ty wiesz, że masz swój... Tak, zastanawiam się, czy chciałbym się przyzwyczaić do danej sytuacji, czy jednak... Najłatwiej powiedzieć, wiem jak są ludzie... Nie, absolutnie szedłem za swoim. No nie zawsze tak jest. Czasami trzeba się przyzwyczaić do nowej sytuacji i po prostu... U mnie to był zbieg sytuacji, jakieś szczęście. Coś mi tak po prostu, ja płynąłem z nurtem rzeki, do której wpadłem. Ale jako akrobata zawsze było wow, super, występy, show i tak dalej. A nagle wszyscy mi kojarzyli jako mistera, bo o, mister dzieciak, wiesz, z małola, tak to jest możliwe. Ja miałem taki zgrzyt stary, z tego, że mi zawsze zapracowali z pewnych kwestii. Nagle stałem się misterem, z na dzień wpadłem trochę, wskoczyłem w buty na ślakach. I nagle wszyscy mnie oceniali stali, cała Polska nagle, i programy, i to, i ja tak w sumie dalej płynąłem z nurtem tej rzeki. Podsumowując, Rafał wygrał spotkanie pierwsze, ja wygrałem spotkanie drugie, więc powiedzmy, że jest remis, ale odcinek trwał już ponad 22 minuty i szczerze nie zdążyłem poruszyć wszystkich tematów z Rafałem. Jest naprawdę bardzo dużo tematów, o których moglibyśmy rozmawiać, więc jak wróci z United States of America from Miami, zaprosimy go ponownie i dokończymy tą rozmowę. Trzymajcie się ciepło, wesołych świąt, hejo!